Cześć, ja jestem CD i zapraszam was na trzeci i zarazem prawdopodobnie ostatni odcinek z gry TikTok Bang Bang. Chyba, że ostatnie 6 misji okaże się niesamowicie trudne. No cóż, I fly on a jellyfish. To misja pierwsza, którą się dzisiaj zajmiemy. O, faktycznie wielka meduza lata nad miastem, a nasz cel to na pewno zebrać coś tutaj. Orbital Strike, czyli atak z powietrza. Użyjmy go pod tą właśnie meduzą. Wcelujmy się w nią. A samemu stójmy też teraz w tym miejscu. Nie wiem, czy powinienem uciekać od tego, czy nie. Nie wiem, co się dzieje. Czy ten... Okej. Trzeba było po prostu stanąć pod tą meduzą, użyć ataku i atak ją zniszczył. Mam nadzieję, że nie wszystkie te 6 planszy będą tak łatwe. Highway to the Danger Zone. To misja 47. Cluster Trucka tutaj mamy. Bo, no właśnie, możemy spowalniać czas i skaczemy po pędzących ciężarówkach, ale przy tym do tego wszystkiego strzelamy do... Boję się. Udało się. Strzelamy do pędzących w naszą stronę przeciwników. To jest chyba najfajniejsza plansza, jaką do tej pory w grze widziałem. Mega dobre. Źle. Cofaj się. Aha, tyle, okej. Bałem się, że coś strasznego się stanie i w ogóle, ale udało się. Misja 48, Ocean Observatory. Zaczynamy. Jak to wygląda? Jest robocik różowy. A ja jestem w jakimś tunelu. Jestem faktycznie na morzu? Nie, nie za bardzo. Nie wiem, okej. Obserwuję z góry ocean. Jednak tytuł tej planszy ma trochę sensu. Uda się? Udało się. Co się dzieje? Co się dzieje? Ktoś za mną? Coś na górze? Na dole? No to skaczę. Muszę to rozwalić. Tak? No, czy to jest odbicie? To nie jest odbicie. Nie trafiłem. To źle. Okej. Plansza jest bardzo fajna. Wiemy już dokładnie, co trzeba zrobić, więc pobiegniemy sobie na szybko do... było blisko. Źle, dobrze, okej. I teraz musimy oczywiście jeszcze tylko do tego wszystkiego celnie trafić. Powinno się udać, błagam. Okej. Ogólnie te dwie plansze były fantastyczne. Skakanie po ciężarówkach pędzących, dodatkowo strzelając do przeciwników tutaj. No w locie ten ostateczny strzał musiał być wykonany. Mega fajne. Nie mogę. To jest nawiązanie do jednej z nich wcześniejszej gry. Gry, która się nazywała... Tak się nazywała ich wcześniejsza gra. Jedna z wcześniejszych gier. I to jest do niej nawiązanie. I chodziło w tej grze o to, że się spadało z wielkiej góry i się krzyczało. I trzeba było unikać różnych rzeczy. Tak samo jak to robimy tutaj, w tym momencie. Mega fajny pomysł i zostałem rozcięty przez wieżyczkę. Strasznie fajne. Żyję. To będzie trudne, żeby się jakoś tędy przedostać. Żyję cały czas. Wieżyczki w nas strzelają i te wieżyczki są naprawdę ciężkie, żeby je uniknąć. Mogę jakoś tędy polecieć? Takie troszeczkę może oszukane, ale... Skoro działa, muszę się ruszać, gdy wieżyczki we mnie strzelają. Muszę się ruszać. Ruszam się. Jakie dobre. Jakie to jest genialne. Tylko że ja nie chcę przy tym wszystkim zginąć tutaj. To się jeszcze ciągnie dalej. Ja będę musiał chyba zaraz w powietrzu tutaj strzelać. Okej. Do mety. Udało się! Ostatnie 3 plansze były fantastyczne. Alpha and Omega. Początek i koniec, ale to nie jest ostatnia plansza w grze. Znowu zaczynam spadając. Dwa samochody jadą w naszą stronę. Okej. Ej. Nie do końca rozumiem, jaki jest zamysł idący za tą planszą. Chyba że chodzi o to, że jest to połączenie wszystkiego, co do tej pory w grze robiliśmy. No bo pierwszy level
To było unikanie właśnie samochodów jadących w naszą stronę. Potem nauczyliśmy się strzelać. Potem był właśnie ten level z Frogerem, gdzie też trzeba było przeskoczyć między dwoma ciężarówkami. Teraz mamy broń, gdzie musimy strzelać się z robotami. Skakanie. Broń. Wielki robot. Małe roboty. Lasery lecące w naszą stronę. Dwa naboje mamy. Kamikadze, ej. Dam radę coś takiego zrobić? Dam radę coś takiego zrobić, świetne. Mam nadzieję, że wszystkimi się zająłem. Nie mam amunicji żadnej. Wielki robot. Pozwalmy go sobie. Cały czas się trzymamy, ale brak amunicji i brak w ogóle tego, że cokolwiek nic nie widzę, przeszkadzał. To jeszcze nie koniec, muszę jeszcze raz strzelić. To jeszcze nie jest koniec. Tu jest oj. Czy to jednak jest ostatnia plansza w grze? Co mnie trafiło? No to zacznijmy sobie jeszcze raz, teraz już wiedząc, co musimy zrobić tutaj na początku tej planszy. Raz. Dwa, trzeciego w locie, pięknie. Teraz między ciężarówkami. Ale fajny pomysł, żeby wykorzystać wszystko, co wiemy o grze w jednej bardzo dużej i bardzo trudnej planszy. Tak żeby nie było, że gra jest za prosta, jak to już wcześniej mówiłem. Okej, rozwalone, pojawiają się zaraz kamikadze. Więc zabieramy je w pułapkę małą. Przy okazji możemy sobie rozwalić tego jednego przeciwnika. Nie trafiłem. O, było blisko. Nie chciałbym teraz przegrać, bo oczywiście to by była strata dosyć spora. Teraz będzie przed nami boss. Czy może bardziej mini boss? Udało się? Udało się. Co dalej? Dalej jest meta. Trzymajcie czarną dziurę tutaj. Ja po prostu was postaram się zabić. Nie wiem, co się stało, ale chyba wygrałem. Tak, hop. Jestem. Minutę to zajęło. No i the final countdown, ostatnia misja. Co się to stanie? No prawdopodobnie finałowy boss. Trafiłem drugi. Nie ruszają się, więc mogę sobie pozwolić na takie strzelanie w nich. Szalone, jest was za dużo. Połowa zrobiona. Jeden. Drugi. Trafiłem? Nie wiem. Jeszcze nie doleciało do końca. Wszyscy. Pozbierajmy trochę amunicji. Jest coś. Musimy trafić w to, w czuły punkt. To nie był. To był. Udało się. Przeciwnicy jeszcze jacyś. Okej. Coś jeszcze. Przeciwnik. Dużo przeciwników. Zaciąłem się na ścianie. Strzelmy jeszcze raz w to coś. Rozwalmy tego robocika. Rozwalmy tego robocika. Strzelmy w czuły punkt. Udało się, czy nie? Czy coś jeszcze? What? Nie widzę czułego... O, tam jest czuły punkt. Mam amunicję. Wysyła w nas jakieś wielkie lasery. Wielkie tarcze. Zeskoczmy na dół. Od dołu strzelić? Nie. Nie wiem, co tu zrobić. Nie widzę żadnego punktu, w którym miałbym strzelić. Nie chciałem skoczyć, ale mogę. Dobra, mamy to. Nie spadnij w to. No nie. Ale chyba udało się, tak? Czy nie? Nie wiem, wydaje mi się, że się udało. Ale oczywiście po prostu... No, zginąłem po tym. Jak już się udało. Zbierzmy amunicję. Pojawiają się kolejni przeciwnicy zaraz. Jeden. Drugi. Przy okazji cały czas zbieramy różne rzeczy. No właśnie, pojawia się. Dwóch się pojawia naraz. Spokojnie. W środek. Zrobione. W środek drugiego będzie już nie tak łatwo trafić. Ale spróbujemy.
Chyba nie wyszło. Ale pojawiło się dużo przeciwników. To bardzo, bardzo niedobrze. Bo ja nie mam amunicji. Chyba, że to na niedaleki zasięg. Pociski wszędzie, źle się dzieje. Strzelmy w ciebie. Możemy sobie na to teraz pozwolić, udało się trafić. Zajmijmy się robocikami. Pozbierajmy amunicję, robocik ostatni do zabicia. Nie trafiłem chyba wcześniej w niego. Aha, okej, nie trafiłem właśnie w ten czuły punkt. Więc zróbmy to na spokojnie sobie z bliska, znowu nie wyszło. Udało się. No i pojawia się wielka machina. No i niby w nią dobrze strzelam. Udało się? Jeszcze coś. Granaty. A ja nie widzę żadnego czułego punktu w tej chwili. Cały czas nie widzę żadnego czułego punktu. Po prostu w nie strzelać będę. Tylko, że nie mam amunicji. Zbierzmy amunicję. To się rozszerza. Jeszcze więcej. Co się dzieje? To jeszcze nie jest koniec. Jak ja to mam przejść? Nie pamiętam kiedy, czy kiedykolwiek widziałem tak szalone coś w jakiejkolwiek grze. Muszę napić się wody i na chwilę odpocząć, bo to było złe. Wracamy. Okej. To jest tak chore, ale przy tym satysfakcjonujące i dobre. Połowa drogi, no ale połowa drogi do pierwszego bossa z 10. Czy iluś ich tam jest? To były prawie celne strzały. No ja na szczęście też całkiem celny jestem. Powinno udać się. Zajmijmy się teraz tymi robocikami, których jest za dużo. Jak na moje upodobania. Strzelamy. Powinno się udać. Nie udało się. To teraz, ale pozbierajmy amunicję. No właśnie, maszynka rozwalona. Ale teraz zaczyna się najgorsze. Nie wiem, czy się udało. Chyba się nie udało. No to jeszcze raz. I potrzebuję amunicji, tylko ona jest daleko dosyć, a robot się rozwala. To źle, że robot się rozwala, bo te dwa kolejne roboty są nieprzyjemne. Ale są zniszczone. Kolejny będzie chyba na środku. Że tak już w niego strzelę był. I rozwaliłem go. Tylko co teraz? Co jest twoim czułym punktem? To? Nie, to. Pociski przeciwnika. Samonaprowadzające. Mogę was rozwalać? Mogę. Zabity? Nie, strzelmy jeszcze raz. Strzelmy tutaj. Uda się? Nie, nie trafiłem. Nie trafiłem, a to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze żyje. To muszę rozwalić jeszcze w tym miejscu. Nie do końca w tym miejscu. A nie. Tutaj. Okej, to rozwalone. Potrzebuję amunicji, żeby rozwalić drugiego. Koniec? Nie koniec! To ma być zabawne? Koniec! Nie pamiętam, czy kiedykolwiek widziałem tak szalony poziom w jakiejkolwiek grze. To było TikTok Bang Bang. Bawiłem się genialnie. Mała, prosta, krótka gierka, ale dająca niesamowicie dużo satysfakcji. Historii tutaj nie było, ale były szalone plansze i wykorzystywanie zwolnienia czasu. Jak dla mnie, bomba. Dzięki za oglądanie serii, mam nadzieję, że wam się podobało, widzimy się w kolejnych i cześć!